Dawaj. Walkout. O, striker! Tak! Peski! Mbappe? Będzie chyba tak. Witam serdecznie w regatowie. Mam nadzieję, że z tych paczek Makembe wypadnie. Albo cokolwiek wartościowego, bo na razie jest tragedia. Nowy tatuaż Arkela? A co to? To Malphite? Chyba trash. Ładnie nawet. Chyba trash to jest, tak podejrzewam. Spokoj. Jak lubi, to nie widzę problemu. Lepsze to niż wytatuowanie sobie dwóch Polaków gdzieś na ciele i potem żałowanie tego. A folijka, to jak folijka, to chyba prawdziwy. A o co chodzi w tym szocie? A, żeby pokazać drugi jego. Okej. Okay. Czy oceni składzik? A ocenię składzik za 20 tokenów. Nilgamneg... A są... prawdziwie są tacy zawodnicy? Są tacy? No to nic, się dobrali. Jakoś alfabetycznie pewnie. Witam, czep. Oj, dziś więcej gry, mniej otwierania paczek, żeby się coś poduczyć. Ale paczki też będą oczywiście. Za 600 tylko? Myślałem, że lepsze będą. O 20 lepsze? Srepsze, nie będzie lepszych. Kylian Mbappe. No, błagam. Niemcy, SPO, może coś... Havel? No weź, no! To było jak przy openingu robloxowych petów i dostałem peta, który miał największą szansę na to, że wypadnie. Niemcy? Nie, walkout! Tylko nie walkout. Nie na bramce. Dobrze. Leno. Co to? O nie, no taj. Walkout będzie! Na bramce znowu. Czwarty walkout bramkarza. Dobrze, że nie. O, zielone! Nike Madredi! Esio! A szkoda, że nie napastnik. Liverpool, kto to? Van Dijk! A może drugi jeszcze? Ta karta już porządna. Ta zielona jeszcze. Nie ma drugiego walkouta. No, w ostatniej paczce. Ty, no fajnie, 300 tysięcy z tym Kondę. A jaka... I to Premier League jeszcze. Kondę też jest To mogę Kondę wymienić teraz. Albo sprzedać go, no. Ale to jest raczej dobry obrońca. No i otworzone wszystkie. Ale uwaga, uwaga, bardzo ładnie poleciało. Ewa Pajor na napad. Dobra, to Ewusia wchodzisz, tylko nie od... Syfu, proszę cię. Git, to biorę tą, Ebusie. Teraz Krycha. Żaden Krycha nie będzie u mnie na boisku biegał. A kto to k***a jest ten? Z La Ligi? Coś jest nie tak. Matikasz na PO? Ale Matikasz jest... No to nie jest najlepszy obrońca na świecie. Są lepsze alternatywy. No i czekajcie, zobaczę jego statystyki, chwilunia. Nie, no Mati ma 7,9 overall, ale ma 80 tempa. 7,5 fiza. I podania nawet okej. Okay. 26 zgrania. Ale podoba mi się ten napad. Robercik z Ewą Pajor i Bruno na SPO. Ten wygląda jak ten. Jak? Ma coś podobnego w twarzy do tego. Jak się nazywa ten? Nie Amonra. Mourinho, no. Ma coś z Mourinha. Coś w sobie. Ma coś. Tylko taki troszkę bardziej, więcej ważący Mourinho. Witamy państwa. Witam. Serdecznie. Na kogo gram? Paris AC. Pokaż jego skład. Oj. Na stanowiska. Kurwa. Kurwa. Co jest? Wypożyczenia, no ale ciężko będzie. Piłka poza boiskiem. Lewandowski pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych. Inezją powinno być. No co? Pierwszy strzał. Czy trafi do siatki? Chwał karny! Aha, no tak. Chyba nikt, co robisz? Co? Musiała pójść w górę. No chłopie zawk chyba. No graj! Ej! A chciałem podać do tego, co wybiegał. No weź. Nie miał mi kto wybiec przez to, że nie wiem co. Chorągiewka w górze. Mamy decyzję o spalonym. Czekaj. Jak to? Co? Czemu? Jak spalony? No bez przesady. Co jest kurwa? Przekupiony jest. Nie umiem takich prostopadłych piłek grać, co chłopy grają zazwyczaj. Thiago ma teraz piłkę. Oj. Czy wykorzystają okazję? Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Niesamowite. Przez nogi Van Dijkowi. Dobre przerwanie akcji rywala. Fernandez. Nie jestem w stanie się przez jego obronę przedrzeć. No nie da się. Nie da się. Nie mogę tych obrońców jego minąć. Czy wykorzysta to, że ma przed sobą tyle wolnej przestrzeni?
Co zrobi w tej sytuacji? Przecież to jest... Emilio Butragueño zdobywa bramkę! Ja nie wiem, no. Jego... On 100 razy lepiej w obronie gra. 2-0. O, niestety, sorry. Wiedział, że wjebie, to wyszedł. Nie, mnie nie wywaliło. Chyba, w sumie. Muszę poćwiczyć jakoś te prostopadłe podania. Tata Marka. Zobaczmy skład. Na dzisiejszy mecz. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oj, kurwa, ale będzie zdeś. Ojej, a będzie przejazd. O kurde. Teraz ładnie. Przeniesienia gry na drugą stronę. Ty, ja pierdolę. Jest lepszy niż ja, ale ma gorsze karty. Ale rozgrywa ładnie. No ja nie mam dojścia do niej. Kurwa, jak on... Z problemu tu się urywa. Usiłuje strzelać. Co to było? Świetnie. Co ty robisz? Nie wiem. Nie jestem w stanie znów przez obrońców jego przejść. Nie wiem jak. Moi wszyscy zawodnicy stoją przed obrońcami. Jak podaje, to mi odbiera od razu od plecu. I w nogę. A to jest drażniące. Teraz prostopadłe do grania. Górą Onana! Nie ma bramki! O! Nie tu, dobra. No nie mogę grać. No nie mogę. Jest rozładowany pad. Offside. Dobra, spalony. Nie ma wątpliwości. Ładujesz? Nad obroną. Nie wiem. Na przedpole. Czemu nie do... Czemu w nogi on podaje? Przecież widzi, gdzie jest. A podaje prosto w obrońcę. Ostatnie ostrzeżenie. Bruno Fernandes. O kurwa! Ale siadł. Za pola, Bruno. Jedyna moja szansa na strzał to było zza pola karnego, bo inaczej nie mogę tam wejść. Nie udało im się utrzymać. A teraz znakomite dogranie. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Oj, na 2-1 trzeba jakoś. Chyba tylko Superman. Świetny. No co jest, kurwa! Nie podaję tam, gdzie chcę. Tylko do losowych jakichś bambików. Nie! Kurwa! Niepotrzebna strata i może być groźnie. Nice! Co to było? Chyba rozstrzyga 2-1. Gol rozstrzygnie o wyniku. Zgadza się, już jest po grze. Oj, jest wkurwiony. Oj, moi obrońcy są wypuszczani. Wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. No, ty co jest? Uwaga, będzie okazja. Piłka wciąż... Co jest z tymi obrońcami, pojebańcami? Opłaciło czemu oni... się przycisnąć. Co teraz? Pellegrini! I mamy wyrównanie! Kurwa, ja nie wiem, oni stoją... Nie wiem, nie ruszam. Oni po prostu, nie wiem, przechodzą obok niego, oni stoją się, patrzą na piłkę. Ja pierdolę. I to na takie karty jeszcze. Pressing z R1 i dusisz gościa. Czyli co, zaznaczam zawodnika i trzymam R1, żeby presował? Czy R1 i kółko? Dzień dobry państwu. Dobry. To i skrabetlejem. Oho. No. Czumaeni. Polak na Polaka. O kurwa. Rodrigo ma piłkę. Czy trafi do siatki? Rodrigo! Frenkie de Jong! Pierwsza akcja, pierwszy gol. Kwaratskhelia przejmuje podanie. Gravenberg przy piłce. Gol! Drodzy państwo! Moi obrońcy nawet nie dotknąłem piłki. Zero. Pojebaństwo. Osimhen. On już mógł lecieć. Już, kurwa, co on robi? Jasny gwint, ja nie jestem w stanie grać na to. Czemu on w ogóle nie podaje do mnie? Moje co drugie podanie leci w niego. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Złapią kontakt! Jeszcze jedna, do remisu. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Wyblok, ależ to zrobił. Uwaga, uderza z dystansu. Mógł być gol, tylko na spokojnie. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Aj! Mogłem mocniej. Za lekko. Za lekko. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. I tak, ale fart. No piernicze. Ale fart. Na piksel. Co za historia. Piłką Robert Lewandowski. Lewandowski! Git. Coś pięknie. Co za lewa noga. A więc mamy 3-2.
poradził sobie, minął z wodem. Teraz jest niepilnowany. Ale zjebał, była brama niestety dla niego. Bruno Fernandes. Aj. Teraz centra do Lewandowskiego. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny tragedia. I zła, źle ta akcja wyglądała. Dobra, wezwij drugą osobę. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Co to kurwa było? Czemu taki dziwny? A bo to obrońca strzelał chyba. Teraz powinna paść. Może loba mogłem? Interwencja. I teraz Diaby. Strzał, Bruno Fernandes. Nie wiem, no nie mam jak. Odbiła się Alex Balde. I Rafinha. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Zjebałem. Wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Co? Yannick Carrasco. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Szansa na wyrównanie. I chuj. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Co za okazja, będzie gol. No i błyskawiczka. Nie umiem obroną grać za bardzo. Niebezpieczeństwo zażegnane. Ja pierdolę, nie podają tam gdzie ja chcę. No szkurwica. I on znowu skrzydłem wejdzie do bramy. Rywal Kopanina. Bez szans. Piłka zmienia właściciela. Ale podanie. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Wina Michniewicza też tak podejrzewam. Coś im do łbana wbijał. Ależ tutaj mamy emocje, Jacku. Drużyna gości nadal przegrywa. Jezus, jakie on ładne podania robi. Jeden wychodzi drugiemu i potem znowu kolejny. Nie. No i to sobie, kurwa, braindeadowe chodzenie skrzydłami. On jakoś ma miejsce na środku grać. No, ale trik. Interwencja. A ja nie wiem, jak ja mogę mu nie dawać na to miejsca. O, ja pierdolę, jak to zrobił? Cóż za... Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Lewandowski ma teraz piłkę. Tak jest! Nie strzelę jeszcze raz. To już jest doliczony. Musiałbym odebrać piłę, ale nie będę mówił. Koniec. 9 bramek. Bumerang BMW FC. Jaki ma skład? Średnio. Mam lepszy. Kurwa. Często chcę tak zagrać jak on, ale mi nigdy nie wychodzi pod względem sterowania. I teraz akcja w drugą stronę. Ronaldo wykorzystuje wolną przestrzeń. Rusza z piłką do przodu. Bramka! Bruno Fernandes przy piłce. Eva Pajor. Chciałem na skrzydło zagrać tam, żeby dobiegł. Ale no kurwa, nie zadziałało to tak, jak chciałem. Na skrzydle Ronaldo. Może pokusić się o raj. Patrzcie, co ten obrońca po środku robi. To jest niezły pojebaniec. Nie steruje nim, on po prostu zaczyna stać w miejscu, jak chłop bierze skrzydłem biegnie. Prezent dla drużyny przeciwnej. Nie wiem. Tylko z jakiej okazji? Kurwesyństwo. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Tak to się robi, bramka! Rafinha. No i koniec akcji. Ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Teraz będzie niebezpiecznie. Ewunia mi się, lepiej mi się Ewunią gra niż Lewandowski. Jest taka żwawsza, taka częściej widoczna jest. Gaja, adresatem podania. Zajebiście sobie obrońcy radzą. Ewunia, no, Ewunia koksem jest. Gavi przy piłce. Uwaga, masz szansę. Jest! Podwyższają prowadzenie. Uwaga, prostopadłe zagranie. No i kolejna bramka. Piłka do nogi Oyarzabala. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Proszę państwa, kolejna bramka. Teraz już ciężko. Akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz... Je pierdolę, ten Oyarzabal. O, jak mi siebie widział. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Ten też stoi na skrzydle, rusz się! Kurwa! No Jezus!
Oni nie reagują. Oni się stoją i patrzą. I obrońcy, i ci na skrzydłach. Nie wiem. Nie wracajcie do domu. Wstyd. Trener do wyjebania. 1-7. Wjebane. Nie wiem, no gram się, póki się nie nauczę. Drafcik. Przy drafcie problem jest taki, że długo się go robi i trafiasz na konesera i tak przegrywasz. A tutaj mogę mecz za meczem grać bez ustawiania i szybciej się uczę, bo więcej podejść jest po prostu. Kto to? Skomentować dzisiejsze starcie. Liczę, że Alisson? Wiele fenomenalnych akcji. Grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Dziwne ustawienie ma. Ale zawodników ma mocarnych. Ależ akcja, popatrzmy. Jezus. Ależ to teraz wybronił. Przerwana akcja. A jeszcze jedno pytanie. Piłki. Nie boli cię dupsko, jak walą cię w dupę bez gumy w tych meczykach? No, ale obrona dobrze teraz. Nie, dupsko nie, ale psychika. Ile ich tu jest, kurwa! Jest strzał. Tomku, prawda jest taka, że Jezus, powinien te podania. Był postrzelić z zamkniętymi oczami. Niewiele zabrakło, by ta piłka wpadła do bramki, ale jednak gola dającego prowadzenie nie ma. Spójrz, to może być bramka. Jest! Jest! Pierwsza w tym jak meczu bramka! Jak on to rozgrywa, jasny gwint! No nie wiem, no! Dwóch na pięciu i tak Son. Pewnie mu się uda strzelić to. O. Prowadzi piłkę, coś tu się kroi. Co on tu robi? Jak on tak ładnie wybiegał? Pokonuje kolejne on, on tym nie sterują, po prostu AI tak wybiegało jego. Blokuje strzał. I obrońca wybiegł za plecy, zamiast kurwa stać. Nie wiem. Nienawidzę tej gry naprawdę. Tak frustrujące. To samo się wydarzyło. Nie wiem. Frustrujące. Znakomicie wybronione. Szansa na kontakt. Znakomite. Hola Boga. Chmarą go. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna niedobrze. Interwencja. Obrona, ale piłka w grze. I no i git, jak ci obrońcy się nie ruszają, lepiej troszkę. Musa Diaby. Okazja może być groźnie. Proszę państwa! Git, jeszcze jeden. Trzeba dwie bramy strzelić jeszcze jakoś. Jak jakim cudem? Ja mam więcej akcji chyba niż on. Ale cię Wiciu ruchaj w tej fifce. Ty to chyba lubisz. Prosta strata. Szukają sobie miejsca do strzału. Będzie ostateczny cios. Koniec. Tak jest! Była szansa jeszcze. Bramka! Nie wiem, dla Boga. Przerwana akcja, strata piłki. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Tak! Co za końcówka, proszę państwa! Teraz Ewa Koksem jest lepsza niż lewy, naprawdę. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Da im teraz remis, ale... Ja pierdolę! Patrz, jaki skurwol na czas. Dobra, ostatnia akcja, lecimy. Wychodzi na pozycję. No niestety. I nie ma gola, mimo że był już sam na czystej... Koniec. A zatem koniec, mamy ostatni wizek. Nie wiem, no. Close było. Paczki, myślę, że paczki nic nie dadzą tu. Duo z demonikiem, jak fifkę by ściągnął, to można zagrać duo. Ich bardzo serdecznie. Fajnie, bo jakby... Już o, Polak! Na swoich miejscach. Jaki skład ma? Na stanowiskach komentatorskich. Oj. To właśnie stąd będziemy z państwem. No taki przystępny. Messiego miał? Jak Messiego? Nie było Messiego. Napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, oho. Czy sędzia... Ledwo się gra zaczęła. W wyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Wszystko przecina. Jakiś pressing ma pojebany. Chyba ja ustawiony albo... A szybka ta hemp. No! A na piłkę było niby. Ej! Słonie naprzód, piłka jakby kleiła... Kurwa no! Proszę, odważna. Przecież mnie zaczepił. To powinien być faul. Musa Diaby. Cofa na przedpole.
Nie wiem, jakim cudem to wleciało. Skrzydło, podaje na środek i jest szansa. Między nogi, między nogami mu przeszło. Ten Lewandowski w tej fifce to widzę, że taki sam patałach jak wir. Pajor. I teraz... Ej! A na piłkę było. Kurwa. Ojej. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Gdzie ty? Począśnij się. O kurwa. Ładne to było. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Nie wiem, jakby mu na wybieg to dało, to może... Może by coś z tego było. O kurwa! Nie może być! Teraz odskakują na dobre! Lewandowski, no. Ej! To Messiego. Ty, on ma Messiego bez kitu. A to na wypożyczeniu, czy prawdziwy? Bo jak na wypożyczeniu i 2-0 przegrywa z Messim, to nieźle. Messi tylko 200 tysięcy kosztuje? To Van Dijk więcej kosztuje. Ten obrońca, co mam. O, ale szpagat. Aż się nie szpagat, rozciąganie. Łączona szatnia. Normalnie. Casemiro. Rafinha. Co? Nie świetnie wiem. Świetnie odebrał piłkę Jordi Alba. Piłka do Messiego. Uwaga, za chwilę bramka. Może być bramka. No, świetnie obronione to uderzenie. Mniejsze, większe, 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 mniejsze, dobra, lecisz! Większe, mniejsze, 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 a miałem pomocnikami. Może teraz wyrównać. Ależ teraz sytuacja. Minięcie teraz. Dalej, uwaga. To chyba wpadnie. 2-0 było. Utrzymajmy tą przewagę. No niestety to nie przewaga. Na pewno państwo też słyszą te coraz wyraźniejsze dowody dezaprobaty ze strony sympatyków na trybunach. No wypierdalaj mi, krzyczą. Mizerną grę swojego zespołu, który nie oferuje nam nic ciekawego. Lewandowski. Podanie do Rafini. Ależ okazja na gola! Gol, proszę! Ewunia. Ewucha. Ewucha się sympatyczna wydaje. No nie gadaj, że będzie coś takiego robił teraz. Kunde z piłką. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ej! Kar czerwona za to powinna być. To jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Ty, jest szansa, że... Zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Szansa na gola niska. Dobra, to... Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Aj. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. O, dobrze teraz zainterweniował. Aha, zajebisty obrót. Ma teraz piłkę. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Piłka no w siatce! Co ty robisz? Nie wiem, próbuję grać. Szmial wieprze szanse słabiaku. Wydaje prawda mi się, że wersje za 500 zł to sami koneserzy kupują i sędzia dlatego sobie nie radzisz, albo po prostu jesteś chujowy. Ale nie było tak, tak źle w zeszłym roku. Przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic bramkarzem. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedyna... Tak jest! Trafiony, zatopiony! SBC się sobie zrobimy. Spotkania. Ja pierdolę, weź. Ja to bym opening zrobił, bo to się nie da grać tym składem, co masz jak patrzę. Zobaczymy, jakie paczki są fajne do zrobienia. Nie wiem, które warto zrobić. Dobra, pyk. Kolejna. Nie, zrobię to szybko. Nie no, błagam, niech coś dobrego wypadnie. Takie mam paczki. Mała złota paczka piłkarzy. Prime. Jeden gwarantowany 80+. Druga. Jeden gwarantowany 83+. 30 kart. Jeden 83+. Aj! Kurwa no!
I była szansa. A Dembele mógł być? To mógł być Dembele. Mógł być Dembele. PS, PSG. No nie. No kurwica. Lecimy od najgorszej. 12, 1 gwarant, 83+. Błagam, bo robiłem to sporo, no aż pół godziny. Chociaż jeden wokaucik jakiś fajny. No. Oj. Źle to wygląda. Chociaż... Dobra drużynka. O, Walker! Kurde, to drogie nawet było. I z Premier Ligi. Tak, idealnie sfituje mi na PO moje. Super, zajebiście. Za Matiego Kasza chodzi. Poka, ile on warty? 100 tysięcy, baker. Teraz dwie najlepsze paczki. 84+, ta jest najlepsza. A tu jest 30 aż kart. Walkout. O, striker! Tak! Kurwa, pęskie! Mbappe? Będzie chyba tak. Kto to, kurwa? Kto to, kurwa, jest? Kto to, kurwa? Ale jak ci... Mbappe, no PSG, Francja, napastnik? Co za kolo? Dobry jest, ale ja nie mogę nim grać, nie mogę go sprzedać. To jest inna liga. Kurwa, myślałem, że Mbappe będzie. No nie no. Tfu. Myślałem, że Mbappe. Ajajaj. A ławę wejdzie, no co? No i ostatnia najlepsza paczka. Ostatnia najlepsza paczka, 84+. Nie. No nie. Co to jest? Niech ją ktoś przepchnie! I drugi walkout. Może? Nie. Kurwa. Tempo 5-3. Na podstawie czego dali overalla 8-8? Na podstawie czego? Jest jedna statystyka, która jest powyżej 88. Jedna. I jest to, nie wiem, obry. Obrona? Nie wiem. Na podstawie czego? Ma takiego overalla. Obrażenia? Nie ma. Ja pierniczę. Nie wiem, chyba styknie z beceków. Ale upgrade obrońcy dostałem. Konstruowanie akcji, cierpliwe przygotowanie, szybkie. A może długie piłki? Może to zadziała mi. Spróbujmy tak. Laga. Laga Norbercika i Ewusie. Do końca życia. O, napas! Kurwa mać! Już mnie zbejtowało. PSG, Francja, napastnik. I to nie był Mbappe, tylko napastnik Kolo. Pierdolnie. No, mogłoby tak być. Kurwica, no! No Mekambe bym tak chciał, nigdy nie trafiłem Mbappe, już jakąś Mbappe. Jezus, mi się od przezywania myli. O, kurwa! Kurde, szczerze, to mogłaby ta Putellas też polecieć, nie byłbym zły. Albo jakaś ikonka za 5 milionów. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Ale w pierdol dostanę. To jest chłop wiele poziomów nade mną. Wiele. Jest on tak dynamicznie to gra. Hochland przejął. Kurwica. I znowu strzelają. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Może go next, żeby na kogoś słabszego troszkę trafił. Ale mi wyszedł przed ten. I on to manualnie przejął. On już widział, gdzie chce podać. Niezły pojebaniec. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dirk Kaucz. Tak, i kolejna. On tak szybko zareagował na to. Trzy gole przewagi. On szybciej zareagował, niż ja pomyślałem, że faktycznie chce tam podać. Ja jeszcze nie byłem pewny, że chce tam podać, a on już tam sterował zawodnikiem przed tym. Alex Balde. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Virgil van Dijk zablokował ten strzał. Tak, nie wiem, jest! Fart to. Piękna robota. Co uciekasz, wracaj. Kaut. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Cofa na przedpole. Erling Haaland. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Nie pozwolił na oddanie strzału. Błąd, strata piłki. No rób coś, kurwa, czemu on stoi i się patrzy? Jezus Maria, co jest?
Czy mają tu jeszcze o co walczyć? Na pewno, ale bardziej bym się martwił o to, czy im się chce. Jeśli no chce mi się, kurwa, cicho, Wońcie. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. I co teraz? Nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł tak przebiec. Nie ma takiej szansy, najmniejszej. On cały team mój mija. Teraz kwadrans przerwy. Nawet nie dryblując. Tak, nie wiem, może dam w ustawieniach, że nieustanny pressing. Może będzie mi jakoś łatwiej czy coś. To jest moja połowa, moje pole karne, jest tu więcej. Definicja wysoka. Broni ten strzał, ale co dalej? Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Podręcznikowa gra w defensywie, brawo. Rafinha. Erling Haaland. Tak, tego nie dało się zepsuć. Fart? No fart. Rafinha. Uwaga, uderza z dystansu. Ja pierdolę. Ależ piękna bramka. Ale weszło to. Z takiego dystansu, siła, precyzja. No coś wspaniałego. Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? Przechwyt i są przy piłce. No! Tego balerola, ale nie wyszło. Piłka trafia do Haalanda. Teraz tylko trafić. O, taką interwencję to ja rozumiem. Skutecznie Jezus. Wszystko. Stoiczko! Co robisz? Walker. Nie wiem, nie mogę piłki wziąć. Cóż za rozczarowanie. Nie trafiło akcja do Ewuś. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Dobra, wylatujemy. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Piłka o kurwa, Maci! Jezus! I to są właśnie te detale i to jest ta różnica. Wielki dwumetrowy Norwek z dużym chujem, a nie jakiś Lewandowski, co mu się żona puszcza. Uwaga, jest... Oho. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. W ogóle to ikona jest. Pył. Rzadko się chyba zdarza aż taka dominacja. 120 km na godzinę piła. O kurwa. Co za ty, weszłoby to chyba. Brawo. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. A on wysoki jest, diabeł. Trzeba kupić Haalanda. 12 bramek. To był ewidentnie lepszy, ale nie grało się jakoś tragicznie mi. Trzeba kupić Haalanda. Tylko nie wiem jak. Ja wiem, znaczy się, ale... Ale wolałbym to jutro pootwierać.